Siemanko i witam Was w kolejnym odcinku z Gothic Archolos Kroniki Myrtany. Moi drodzy, coś się wydarzyło, nie mam pojęcia co i straciłem nagranie z kamerką. Tak więc pozostanie Wam nic innego jak obejrzeć odcinek bez mojego wizerunku w nim, poza tym skromnym, krótkim wstępem, który właśnie widzicie. Sporo zawirowań w tym odcinku i sporo niewiadomych, które przede mną stanęły, tak więc dajcie znać w komentarzach, co dalej robić, gdzie się udać i w jaki sposób rozwiązać problemy, które dotknęły Merwina w dzisiejszym odcinku. Z góry Wam dziękuję za wszelkie podpowiedzi, a wiem, że Krzyżownik na pewno coś mi podsunie pod nos. Zapraszam na odcinek. Cześć wszystkim, witam Was ponownie w Kronikach Myrtany, Archolos. Moi drodzy, kolejny piękny dzień zawitał do Silbach, a ja znów po kilku dniach przerwy wracam do tego pięknego tytułu, by zabrać Was w dalszą podróż po Archolos. No i słuchajcie, mamy kilka questów, które są do zrobienia. Ja bym zaczął od Nikt nie zostaje z tyłu. Jedziemy do Ruperta i lecimy po ziomeczków, którzy zostali w jaskini na plaży. Mam nadzieję, że nadal żyją i mają się dobrze. Hej, ty! Mam miksturę. Świetnie! Też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj! Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. Lekki topór. Chodźmy po Maven. Lepszy rys niż nic. Myślę, że znowu dostaniemy coś w stylu laga. Zapiszę grę w sumie, bo ruszamy za miasto. Słuchajcie. Chciałbym, żeby odcinki wpadały częściej, chciałbym, żeby miały odpowiednią długość i chciałbym, żeby były też dla Was przystępne, dlatego też format 1,5-godzinny chyba nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Zrobię z tego krótki odcinek 20-minutowy, no i niestety będzie sporo wycięte, poza dialogami oczywiście i jakimiś istotnymi rzeczami, ale odpuszczę sobie rzeczy takie jak właśnie przechadzka, czy wykonywanie jakichś czynności, które mają na celu osiągnięcie jakiegoś założenia. Do momentu, w którym je realizuję. On się rzuca na wszystko, to ja nie mam pytań. Chyba muszę sobie ściągnąć moda, słuchajcie, na szybkie zbieranie rzeczy, o ile jest taki dostępny do Archolos. O nie. Najgorzej. Pełno tych krwiopijców tutaj. No i kolejny ścierwojady, świetnie. Ale zdążę sobie jeszcze zabrać parę ziółek. Jak oni tędy niby przeszli nocą? Dałoby się coś przekąsić. Ryba w occie, okej. Okay. No dobra, no to mamy to. Fajnie. Zapiszę grę w sumie. Połowa drogi za nami. Ilość rudestów w tej części gry jest zatrważająco duża. To był jakiś topielec, ale co on tak daleko od wody robił? I był naprawdę blisko. Aha, to był po prostu dźwięk wymuszony. O, elegancko. Niczego tu nie znajdę. Niestety. A, szlak by to. Zawiodłem ich. Ach, zawiedliśmy. Miejmy nadzieję, że nie cierpieli. Patrząc na ich rany, wątpię. Trzeba się nimi zająć. Tak. Racja. Miksturę oddaliśmy, no. Co ciekawe. Dobra. Ciekawe, laga razy dwa.
Dubluje się broń, którą puszczają wrogowie. Zarzewiał krótki miecz, czy nie będzie lepszy od toporu? Nie. Mamy tutaj coś w ogóle wartego uwagi, czy po prostu stoczyliśmy tą walkę? A, proszę, złoży żelaza. Nie mam kilofu. Ale warto będzie tutaj wrócić. O, jeszcze kolejne złoże żelaza. No dobra, no to stąd można coś wyciągnąć, słuchajcie. Warto było się tego gnów pozbyć w takim razie i zajrzeć tutaj. Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. Okej. Brzmi dobrze. I jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. Wydaje mi się dość dziwny. Runa teleportacyjna. Energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. Runa teleportacyjna. Za daleko od magicznego kręgu. Jasne. Okej, okay. No dobra, no mamy jakąś runę. Jakby ktoś był w stanie wyjaśnić, do czego ona służy, to bardzo chętnie bym się dowiedział i jak jej używać i w jakich okolicznościach można jej użyć, bo to dosyć istotne. Runa szkieletu. Nie wiem, czy to dobry pomysł się tutaj... Dobra, co nam szkodzi. Worst case scenario, zaraz nas coś zabije. A my wczytamy grę. Wybrzeże topielców. Okej, okay, to jest po prostu do tego. No dobra, spoko. Fajnie. Dobrze wiedzieć. No to kolejne zadanie mamy ukończone, moi drodzy, więc słyszymy się z powrotem na miejscu. No i wróciliśmy z powrotem do Silbach. Wrócę pod karczmę i zobaczymy, co tam ciekawego jeszcze możemy zrobić w zadaniach. No dobra, jesteśmy na miejscu, zobaczmy. Co my tam jeszcze mamy? Lekarstwo dla Jorna. Okej, mamy iść do Bodwina. I to jest na wschód. Okej, mapę odpalimy sobie. Wschód. Czyli wschodnią bramą, czyli tą, która jest za nami. I udać się w które miejsce? Okej, do rozdroża i chata powinna być na wprost. Słyszymy się na miejscu. W sumie to możemy iść też do wieży sygnałowej, tak teraz patrzę. No dobra, pójdźmy. Leżeć tutaj wilk jest, bo już mi się wcześniej podświetlił, bo zabiliśmy jednego ścierwojada. I prawie przepłaciliśmy to życiem. Co by tutaj zjeść lub wypić na poprawę samopoczucia? Dobra. Będziemy musieli przygotować sobie jakiś posiłek. No i niestety ubił nas wilczur, więc cofamy się trochę. Dobra, jesteśmy coraz bliżej wieży sygnałowej. Bardzo dużo tutaj jest zwierzaków. I nie będę ukrywać, że padło mi się po drodze. Musiałem zacząć od nowa. Dobra, niech się na nas sfokusuje.
A dlaczego idziemy do wieży sygnałowej? Ponieważ mamy też na to questa i ktoś tutaj chyba leży. Dobra. Kolejny ścierwolajt. Wiecie co, ja zapiszę gierkę w tej chwili na głównym save'ie, w sumie dlaczego by nie. Dotarliśmy trochę dalej. Tam jest jeszcze leśny ścierwojad. Nie chciałbym na razie chyba z nim walczyć, chociaż nie, czym miałby się różnić. Włoki. No, tarta winogronowa, 8 sztuk złota, pietruszki, skrywa mi sekrety szczura. Spoko. Kolejny ścierwojad. Nasza walka, nierówna walka z przyrodą trwa dalej, a my przedzieramy się przez to kolejne ścierwojady w górze. I chyba wreszcie docieramy do wieży sygnałowej. Wreszcie. Czy na tej półce skalnej coś będzie? Nie, chyba niestety nie. Ale podejrzewam, że gdzieś tutaj znaleźlibyśmy jakieś ciekawe rzeczy. I mamy strażnika. Joan. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy wioski pilnie potrzebują drewna. W wyniku burzy... Bla, bla, bla. Burze, sróże, a my tu dzień w dzień marzniemy jak zwykłe obdartusy z dzielnicy portowej. Idź z tym do Drwali. Mają obóz na południowy wschód stąd. Dzieli nas jednak masyw górski, więc będziesz musiał nadłożyć trochę drogi. A to drewno na górze? Może odstąpisz ze 20 kawałków? A co jak na horyzoncie pojawią się galery orków? Kto wtedy ostrzeże miasto i pozostałe wyspy? Zapomnij o tym. Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz łapówkę, chłopcze? Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna. Strasznie na tej górze wieje, że nie idzie wysiedzieć. Załatw mi ognika, to pogadamy. Ognika. Gotowałem sobie parę posiłków, bo nie mieliśmy czym się regenerować. Rozejrzyjmy się tutaj, może coś ciekawego znajdziemy. Kim jesteś? Jestem Klaus, strażnik wieży sygnałowej. A ty? Tak, tylko... Im szybciej stąd pójdziesz, tym szybciej wrócę. Przysyła... Mieszkańcy Silbach pilnie potrzebują zapasów drewna. W wyniku... Bastiana kojarzę. Czasami wpadam do niego na kwaterkę piwa. Ale jeśli naprawdę przysyła cię Bastian, to pogadaj. Muszę już... Ta. Nie mógłbym tak po prostu sobie wziąć tego drewna? Mordejerza. Masyw górski nas dzieli i muszę teraz lecieć znowu naokoło do Drwali. Smuteczek. I to wszystko jest zrobione, powiem wam. Ładnie zaprojektowany świat, cała ta dolina. Wiedziałem, że coś za chatą będzie. Zawsze coś za chatą jest. Rdest i zębate ziele. No proszę, proszę. Proszę bardzo, ile drewna tutaj mają. A nam żałują nędznych 20 kawałków. No nic, trudno. Ognik to ognik. O, dwa ciemne grzyby. I tutaj też mięsokopacze. I kolejny grzyb. Niewiele więcej nam zostało, jak iść po prostu do tych Drwali. Pytanie, czy dam rady się tam przedostać, cali zdrowi. Mieliśmy trochę farta, bo goblin się zbagował. I dzięki temu mogliśmy go zabić w normalny sposób, chociaż i tak obrywaliśmy. Dobra. Skorzystajmy z potraw, które przygotowaliśmy. A, jeszcze laga. Z potraw, które przygotowaliśmy. No, w sumie to zjedzmy to. I to powinno wystarczyć na razie. Napisuje gra, żeby z dwoma goblinami walczyć i się musieć zapisywać. Coś tutaj jest na dole. Wcześniej już mi śmignęło. Stara moneta. C
co, to już? Mogę stąd normalnie wyjść, prawda? No nie gadaj. Lecimy dalej, moi drodzy. Szkoda czasu. Dobra. Wlazłem na około bardzo długi czas. Nie mam ochoty się znowu cofać. Dwa gobliny. Nie. Do zachodu. O, co tu za... Doigrałeś się! A few moments later. Lekko nie było, ale daliśmy radę. Uciekinier był twardy. Miał pietruszkę, leśną jagodę i 23 sztuki złota. Ale no za to mamy kiepski szeroki miecz. To jest upgrade, duży upgrade. Srebrna skrzynka. Strzała. Kolejna strzała. Zwłoki. List adresowany do przyjaciela. Rozerwę cię na kawałki. No bez takich, ziom. Nie była to prosta walka, ale udało się. Oczywiście otarłem się o śmierć 50 razy. Wymaga to wielokrotnego wczytywania gry. Nic tutaj już nie ma. Złoto, okej. Okay. Jakaś patelnia, lutnia, okej. Okay. Jeszcze więcej złota. Super. I chyba to wszystko, co? No tak też myślałem. Zaczaili się tutaj skurczybyki. Weź tu z takimi walcz. Mam wrażenie, że tam w tej jamie będzie jeszcze ich więcej. No i mam nadzieję też, że idą w dobrą stronę. Kamienny golem? Serio? Już go nawet nie pokonam tym mieczem. Desam do wody w takim razie. Rzeczny Mirt. Chyba mamy ten obóz drwali. Zębacze. Z zębaczami nie mam szans. Powiem wam tak. Mam coraz większe wrażenie, że źle poszedłem, no ale trudno. Tak, to jest chyba obóz drwali. Węglarz. Helmut. Nie, czy z Helmutem chcę gadać? Pogadaj może z Gardem. Co słychać? To co zwykle. Dla kogo? Jeśli pytasz o to, kto mi płaci, to tą osobą ostatnio mamy, ale ja tam... Kim jesteś? Nazywam się Helmut i nad... Co tu robicie? Wypalamy węgiel drzewny. Nigdzie indziej na wyspie nie znajdziesz lepszych warunków do wydobycia tego surowca. A ty, jak myślę, nie przyszedłeś tu. Tutaj robią węgiel drzewny. To gdzie są w takim razie drwale? Masz, dla ciebie. Dobra, pójdźmy w tym kierunku, może znajdziemy w końcu coś sensownego. Walka z tymi wilkami to był jakiś mało śmieszny żart, ale w końcu się udało. Po wielu, naprawdę wielu podejściach, wierzcie mi lub nie, ale było naprawdę ciężko, ale dotarliśmy do obozu drwali i tym razem jestem pewien, że to jest obóz drwali. Gadajmy z tym Lowellem. Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Wiesz, nie ma w tym wielkiej... Co no? Nie wiem.
Kim jesteś? Nazywam się Knu. Jestem zajęty. Masz może... Jeśli pytasz, czy moje zapasy są na sprzedaż, to muszę cię rozczarować. A nawet gdyby tak było, to i tak się spóźni. Władca tej warowni kupił od nas całą ostatnią partię towaru i właśnie... Mieszkańcy Silbach pilnie potrzebują zapasów drewna do naprawy chat. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Obiecano mi już pełną kwotę za całe drewno. Kim jest władca tej twierdzy? Nazywa się Ulryk. Nie wiem o nim za wiele i szczerze mówiąc, niewiele mnie obchodzi, kim jest. Ważne, że płaci więcej od gubernatora. Może w takim razie zapracuję na to drewno. Patrząc na ciebie, to prędzej uciąłbyś sobie palce, niż pomógł mi przy pracy. Pomyślmy. Elko, jeden z moich ludzi od kilku dni nie wrócił do obozu. Zawsze była z niego lebiega i częściej widywałem go bimbającego do góry brzuchem niż pracującego. Ale przy takich obrotach jak ostatnio przydałaby mi się para rąk do pracy. Odnajdź go i każ mu wracać do roboty. A jak znajdziesz jego trupa, to tym lepiej. Przynajmniej będzie mniej gąb do wykarmienia. Jak go rozpoznać? Krótkie włosy, krótka broda, chudy jak szczapa. Miał wiagachnego pieprzyka na policzku. Gdy już dowiesz się, co się z nim stało, wróć do mnie. Kolejne niewiadome, moi drodzy. A jak mam być szczery, to ja nie jestem w stanie dalej podejmować walki w tej misji, ponieważ jestem bezbronny. Nie mam ani mikstur, ani nic. Żółw? Żółw chce ze mną walczyć? Błotniak. Okej. Okay. Tędy nie przejdziemy. Którędy w takim razie można się dostać do obozu Drwali? Aha, myślałem, że biegną pomóc mi z tamtymi kamyczkami, ale chyba jednak nie. Dobra, spróbuję się po prostu przedrzeć tędy. Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Do zębaczy, okej. Okay. Wybornie. Spierniczamy stąd. Zostaw mnie, ty draniu! Ani tędy, ani tamtędy nie da się przejść normalnie. Ja pierniczę. Archolos jest naprawdę cholernie trudny. Krzyżownik, miałeś rację. Może to był tamten ziomek, co go znaleźliśmy. Okej. Okay. No dobra, czyli mamy tutaj podróże. Okej. To brzmi sensownie. Spróbujmy tego ziomka ominąć jakoś. Jest powolny, także powinniśmy dać radę. Kolejny błotniak na dole. Ale dwa rdesty po drodze. Bym był, gdybym nie skorzystał. Czyżby? Czyli tylko tamta droga była bezpieczna. Wracamy w takim razie z kupcem. No dobra, tutaj jest jeszcze ścieżka. Możemy iść tędy. Jestem zajęty. Posąg i nosa. Okej. Czy to jakiś cieniostwór był, czy co ja słyszałem właśnie? Czy to jest ta chata alchemika, którą mieliśmy przy okazji znaleźć? Chyba jednak nie. Miedza magiczna, krąg drugi, tom drugi, okej. Nie wiem, czy tego powinienem teraz użyć, czy nie.
Zobaczmy, czy jesteś za chatą. Ale rzeczywiście. Wow, za pierwszym razem. Wywar z niemieckiego puzu, mikstura od nowy many i lodowa strzała. Spoko. To się może przydać. Tylko czy my runy możemy używać? Bez kręgu? Pierwszy krąg. Czy można zostać magiem w tej części Gotika? Fajnie. Aż sobie z tego wszystkiego zapiszę grę. I zobaczymy, co dalej. Dokąd nas zaprowadzi ta ścieżka. Co my tutaj mamy w lewo? Do klasztorów magów wody, do wilczego leża. Okej, okay, no... A, to rozdroże, dokąd mi zaprowadzi? Do mglistych moczar. No powiem tak, nie brzmi to zbyt zachęcająco. Nie no, wiecie co, to jest strata czasu. Jezu, jakie głośne są efekty w tej grze. Lecimy z powrotem do ziomeczka, który nas przetransportuje do Silbach. Zabierz mnie do... Silbach. Wioski Silbach. Ale rzeczywiście. Dzięki Bogu. Sztuka pisania. Dobra, słuchajcie. Niewiele zrobiłem w tym odcinku, ale kończy mi się czas. W zasadzie to już się skończył. I bardzo dużo czasu mi to wszystko zajęło. Więc... będziemy kończyć. Podejdziemy tylko do Riordiana, może jeszcze go złapiemy. Miał tutaj być, albo i nie. To pójdziemy spać u alchemika. No teraz tylko poczekać. W międzyczasie pozbieram chwasty, bo podejrzewam, że to jest ta przysługa, o którą będzie nas prosić nowicjusz. Sztuka pisania. Proszę bardzo, chwasty pozbierane. Ziomek nawet nie zdążył nam powiedzieć, czego chce, a my to już zrobiliśmy. Gdzie jesteś, Riordian? Riordian, byku. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Właśnie, klucz. My znaleźliśmy jakiś klucz przecież złoty. Miał go jeden z bandytów, okej. Wiele mi to dało. Amulet ze srebrnej skrzynki. O, jest eventka, okej. Premia na maksymalnych punktów trafień 10. Zakładamy. Nie wiem, ten Riordian chyba tutaj nigdy nie przyjdzie. Gdzie jest ten Riordian? Muszę go znaleźć na własną rękę, słuchajcie. Aha, okej. Okay. Czyli Riordian wrócił do klasztoru. To o to chodziło w tym wpisie, a nie o to, że chwasty mieliśmy pozbierać. Zlamiłem. No trudno. Chyba, że Riordian gdzieś zaginął. Nauka wytwarzania zwojów to bardzo ważna rzecz i nam przypadła. Może zapytamy tego tutaj maga, czy wie coś na temat Riordiana. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. W ciągu jednej chwili jej użytk... Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest... Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run... Czyli... Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentak... Zresztą, nie mam teraz... Po handlu... O kurde.
Ma tutaj naprawdę sporo rzeczy. Mikstura swobodnego spadania. Esencja lecznicza. 60 sztuk złota? Oszalał. Ma tego sporo. Mikstura szybkości, wywar z niemieckiego bzu, mikstura oddychania pod wodą, gulasz grzybiarza. Gulasz ziołowy, okej. No, jest tego trochę, ale powiem wam szczerze, że nie wiem tak naprawdę, w którym kierunku się teraz udać. Spłata długu, lekarstwo dla Jorna. No byliśmy przy wschodnim wyjściu z tego i nas zaprowadziło tylko pod wieżę. To może w stronę winnicy trzeba się udać. Nie wiem. Mordy jeżak, kto miał mapę? Może ten, w karczmie. Nie pamiętam już, kurde, tyle czasu temu. No chciałbym zlokalizować. Jest. Mapę wyspa Archolos ze znacznikami. 100 sztuk złota, trudno. Mogę ci sprzedać ten topór. Zaostrzony patyk chyba nie ma sensu. Jedna sztuka złota, serio? Co za... No dobra. Na wschód do rozdroża. Może to tamto? Ale to jest północ przecież, to jest północna brama. No dobra, coś tam jest. Spróbuję się tam szybko kopsnąć. 2 hours later. Ogarnęła mnie bezradność. Słuchajcie, nie mam pojęcia, gdzie jest ta chata... Jak mu tam... Bodwina. Nie mam, kurde, pojęcia. Kończę na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Szukałem, ale nic nie znalazłem poza śmiercią, więc wczytałem grę po prostu. Tam nic nie ma. Tam nic nie ma kompletnie. Każe iść na wschód i na pierwszym rozdrożu każe iść. Aby dojść do jego pracowni, muszę wyjść z wioski wschodnią bramą i iść wzdłuż polany, aż dotrę do rozdroża. Chata alchemika powinna być zaraz na wprost. No fajnie, tylko że wychodząc wschodnią bramą, czyli jakby w tył idąc, mamy pierwsze rozdroże i na tym rozdrożu już nic nie ma. Idziemy dalej, mamy zawijas, który prowadzi nas do wieży i który prowadzi nas, jak widać, tam do jakiegoś zamku czy czegoś w tym rodzaju. W drugą stronę prowadzi nas do dwunastki, czyli winnicy. I tam też nic nie znalazłem. To ja nie wiem, które to rozdroże ma być. Wschodnią bramą, wschodnią bramą. Nie ma tutaj nic więcej. Dobra. Nie przeciągam. Mam nadzieję, że się odcinek wam spodobał, chociaż nie było w nim zbyt wiele. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.